Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Coza Manager. Bardzo się cieszę, że kariera Fabregasa cały czas tak bardzo Wam się podoba. Dziękuję za wszystkie rady, komentarze, naprawdę mocno je doceniam. No i między innymi dużo jest takich, abyśmy zmienili klub, że to jest dobry moment, że, że, że możemy to Monako zostawić. Czy pójdziemy do Ajaxu Amsterdam? To od razu mogę powiedzieć, że nie. Celujemy wyżej, ale jeżeli Wy celujecie w taką koszulkę właśnie Ajaxu, jeżeli chcielibyście na przykład kupić sobie podobną Juventusu, Arsenalu, Manchesteru United, to przyznam szczerze, nie wiem czy są, ale na wszystko na Ergolu, bo tam takie koszulki są do dostania, yy, macie 7% zniżki z kodem koza, yy, no i to jest też przykład, że na Ergolu nie tylko, wiecie, macie koszulki piłkarskie, nie tylko macie buty yy, i odzież treningową, ale także taki lifestyle, no to jest jedna z moich ulubionych koszulek, więc naprawdę warto zaglądać, naprawdę warto sprawdzać, warto lajkować i meldować się na dole w komentarzach, z ogromną radością czytam komentarze wszystkich, którzy się meldują, bo czytam komentarze pod tą serią. Bardzo często się z wieloma nie zgadzam, ale to jest fajne, że możemy się tutaj nie zgadzać, ale zgadzam się z tym, że zmieniamy klub. Słuchajcie, to jest dobry moment. Nie możemy mieć wyrzutów sumienia, jeżeli zmienimy tutaj klub, bo zostawimy Monako w miejscu dużo lepszym, niż je obejmowaliśmy w, na podium lig E grające Monako w Europie cały czas, bo to jest zobaczmy sobie tabelę tylko bo to jest istotne jak wygląda sytuacja w Lidze Mistrzów i w Lidze Mistrzów jesteśmy na miejscu drugim, więc wydaje mi się, że niezależnie od wyniku z Dynamem będziemy odchodzili. Będziemy odchodzili, słuchajcie, wydaje mi się, że to jest sensowne. Nie mam zamiaru, wiecie, opuszczać okrętu przed ym... Końcem sezonu. Przed końcem Ligi Mistrzów, bo to by było absurdalne, ale na pewno chciałbym tutaj. Chcę tutaj dokończyć tę przygodę i patrzeć na to, jakie kluby nas interesują. Jesteśmy gotowi do meczu z Brest. Składu tutaj nie zmieniamy. spał ewentualnie. Będziemy dokonywali jakichś roszacz. Z Brest wygrywamy 3 do 1. Gerard Moreno. No i Jonathan David. Dwa gole. David, który naprawdę z powodzeniem jest zastępcą Alera I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że tutaj. To był strzał w dziesiątkę, choć nie do końca pozycja do pozycji, to strzał w dziesiątkę. Dostajemy propozycję za naszego środkowego obrońcę, którego ja jednak. E, którego ja jednak nie chciałbym się pozbywać, tym bardziej, że ja. Y, no nie czuję, wiecie. Y, nie czuję. Takiego... Oj, przepraszam, chyba gra była bardzo głośno w tym momencie, więc y, początek odcinka mógł być trochę nieudany, wybaczcie, ale już ściszyłem, teraz zobaczyłem, więc ja nie czuję takiego. Y, no nie czuję takiej, takiej e, jakby źle bym się czuł z tym, że dokonałbym tych zmian. E, zgodziłbym się na kogoś sprzedać i tak dalej, skoro chcę odejść z zespołu. Sami rozumiecie. E, dobra, gramy teraz z pału. E, zobaczymy przed tym spotkaniem na pewno drobne zmiany. E, no i wychodzimy na ten mecz, tak jak mówię. Tutaj trzeba będzie mocno się poprzestawiać. Więc w środku obrony Matsima zagra. E, tu zobaczymy Sangare w środku pomocy Moribe. Oraz y, Modera. Lewa strona to będzie okazja dla... E, sosy? No nie, no nie dla Sosy. Dla Matazo, myślę. E, żeby też pokazać się z jak najlepszej strony. E, w środku obrony zmiany już więcej nie robimy. E, ale na napadzie będzie zmiana. Murynu wyjdzie od pierwszej minuty. Nie, chcę, żeby wyszedł Badu. Bo liczę, że on się troszeczkę tutaj też, wiecie, rozbuja. E, bo to jest też dla mnie ważne, żeby e, Holender zaczął strzelać. Ten mecz remisujemy. Macima i Badu strzelają ramki Eee, oczywiście, remis nie jest najprzyjemniejszą informacją, tym bardziej, że gramy z gorszym zespołem, choć zespołem, który bardzo lubimy. Eee, no ale teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało w meczu eee, z. Dynamem. Lekkie zmęczenie Badu jest, ale to mnie w ogóle nie, nie martwi. Jest zmęczenie z sangary, lekkie, ale wydaje mi się, że on powinien dowieść to spotkanie. Zastanawiam się, czy tu chcemy zrobić jakąś zmianę, czy na przykład Moreno nie powinniśmy wstawić w tym meczu, i wydaje mi się, że Moreno tu wejdzie za Badu, i, i to jest tak, to jest skład, który wyjdzie na mecz z Dynamem. Trzymajcie kciuki, żebyśmy tu zwyciężyli, i wygrywamy. Zatem słuchajcie. Robimy awans do fazy Pucharowej Ligi Mistrzów. Trzymamy się wysoko we Francji. Teraz jest taki czas, troszeczkę przerwy, czas, nie powiem zamrożenia rozgrywek, ale sami widzicie, po meczu z Strasburgiem tu jest naprawdę dużo czasu dla nowego trenera. Uważam, że jeżeli mamy zmienić pracę, to naprawdę można zrobić to teraz i nie jest to wystawianiem drużyny na lodzie, bo tutaj misja została wykonana. Wszystko, co trzeba było zrobić do tego momentu sezonu, zostało zrobione, więc uważam, że naprawdę możemy teraz zacząć się rozglądać za ofertami pracy. I to nie jest uciekanie w nie najlepszej sytuacji, jak miałoby to miejsce jeszcze jakiś czas temu, kiedy nam nie szło, ale jest to naprawdę zmiana. W momencie dogodnym dla wszystkich. Mamy propozycję z BVB. Ona na pewno jest ciekawa, ale ja nie ukrywam, że chciałbym przejść trochę wyżej, w sensie do klubu, który może wydawać pieniądze i może robić to w sposób zdecydowany, w sposób taki wiecie. No no no, no że no że 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 sami rozumiecie, że, że nie ma wyrzutów sumienia, kiedy te pieniądze się wydaje. Malasia dostaje um, ofertę transferową z Manchesteru City. Tu się zgadzam, bo to był zawodnik, który był na liście transferowej, e, więc ja nie widzę w ogóle problemu z tą sprzedażą. No to jest gościu, który się odbił od nas. No Zresztą sami zobaczcie, jak to wyglądało. E, mamy Squad Hub i e, patrząc na statystyki, no to, to, to były fatalne występy. Zagrał w trzech meczach i wszystkie zawalił, nie? E, dla porównania Sosa. E, dużo lepiej w 13 spotkaniach no i przede wszystkim Martinez na lewej obronie zdecydowanie lepiej zastanawiam się nawet czy Martineza nie przekwalifikować ale wydaje mi się, że e, no, że to jest za dużo czasu więc on tam gra, radzi sobie dobrze ale już tego nie ruszajmy już tego e, nie zmieniajmy Kylian Mbappé ze złotą piłką gratulujemy, e, chociaż on, bo ja nie pamiętam, czy my zdobyliśmy mistrzostwo, my zdobyliśmy mistrzostwo więc ciekawi mnie po prostu ten fakt, że my zdobyliśmy mistrzostwo, a Mbappé dostał i tak złotą piłkę za ligę mistrzów samą? Może były jakieś rozgrywki krajowe, znaczy reprezentacyjne jeszcze? No nie pamiętam. Patrzymy na oferty pracy. No i, i te są ciekawe, słuchajcie. Mamy propozycję z Atletico, mamy propozycję z Barcelony i mamy propozycję z Realu Madryt. Powiem szczerze, Real Madryt kusi najbardziej, Łobuz kocha najmocniej, ale Real Madryt kusi najbardziej, nie będę ukrywał. Eee, bo no Barcelona radzi sobie świetnie. Jest pierwsza w tabeli z jedną porażką. Real wystartował tak dosyć wiecie nie mrawo. No nie ukrywam, że ten Real Madryt kusi zostać trenerem królewskich ja wiem, że Sysk Fabregas jest, jest człowiekiem Barcelony, ale z drugiej strony był człowiekiem Arsenalu, a poszedł do Chelsea. Real Madrid to jest. Real Madrid. Powiem szczerze, że, że taka droga kariery też moim zdaniem ma sens. No bo kurczę, Atletico jest super. Ale no, mimo wszystko ma lepsze wyniki, a tutaj 11 zwycięstw, 3 remisy, 3 porażki, trzecie miejsce w tabeli. To jest taka sytuacja, w której naprawdę fajnie by było ten Real przejąć. No, zagramy sobie z Rem. E, teraz, e, jesteśmy gotowi do tego spotkania, gramy u siebie, wygrywamy, remisujemy niestety Jonathan David z bramką. E, no i też my mamy dobre kontakty z Realem, jakby o tym pomyśleć, bo przecież sprzedawaliśmy im tam lewego obrońcę między innymi. No, ten Real, ten Real muszę powiedzieć, że pachnie najlepiej. Tak, tak najciekawiej, ale już go nie ma. To jest niesamowite. Że oni byli tutaj dosłownie na dwa dni. No nic, zatem teraz poczekamy, aż wróci Real, albo może pojawią nam się jakieś angielskie opcje. No i to jest moment, w którym szukamy. Szukamy zespołu, jesteśmy gotowi w takim razie na zmiany, Zatem zobaczmy. I są angielskie opcje. Jest Chelsea pierwsza. Arsenal szósty. Liverpool 10. City jest bez sensu brać. Powiem szczerze, jestem tutaj pomiędzy dwoma klubami, tak naprawdę. Bo mógłbym wziąć Arsenal, bo Arsenal pasuje przez to, że jest Quabregas. Ale wiem, że Wy raczej byście mogli nie chcieć tego Arsenalu, chociaż ja nie pamiętam, kiedy my prowadziliśmy Arsenal. A to jest, uważam, fajny klub, bo nie będzie, wiecie, łatwo nie będzie tym Arsenalem, wydaje mi się. To, to mnie nie interesuje. Manchester United jest bardzo kuszący. I bardzo kuszący jest Liverpool, bo jest w absolutnie najgorszym miejscu. I powiem szczerze, ja zdecyduję się na Liverpool. Sz dziesiąte miejsce w tabeli Liverpoolu, sześć zwycięstw i sześć porażek. Tutaj naprawdę jest nad czym pracować. I jest też dużo elementów, które będziemy mogli popodmieniać. Salach. Myślę, że to będzie piłkarz, którego trzeba będzie się pozbyć, bo to będzie moment taki, żeby trochę tutaj, wiecie, wprowadzić zmian. Uważam, że to jest fajny, uważam, że to jest super kierunek. Jeżeli weźmie nas Liverpool, to uważam, że to jest naprawdę fajne przejście, niespodziewane. Ja się go nie spodziewałem, też celowałem bardziej w inne zespoły, ale uważam. Że możemy, słuchajcie, podziękować Monako. W tym momencie też na dole w komentarzach możecie to zrobić, bo osiągnęliśmy tutaj naprawdę dużo i, tak jak mówię, nie ma wrażenia, że opuszczamy ten zespół w jakiś sposób, wiecie, yy, niefajny. Yy, nie, ma takiej, nie ma takiego e, przeświadczenia. Zatem mecz ze Strasburgiem jest naszym meczem e, pożegnalnym. Mam nadzieję, że nie zniknie ta oferta. No nie powinna. W tym spotkaniu mam nadzieję, że uda nam się wygrać i pożegnać z zawodnikami. Tak też się dzieje. No i teraz e, z ogromną przyjemnością zostanę trenerem Liverpoolu. Uważam, że to jest naprawdę. E, uważam, że to jest naprawdę e, fajna sprawa. E, gdzie jest tylko. E? To jest bez sensu, przecież ja wyszedłem z tej wiadomości, czekajcie. No, bez żartów. Przecież ja miałem tu wiadomość, gdzie ona jest, czekajcie. E, czy jest tu archiwum? Bo tu da się zarchiwizować. Przecież ona mi uciekła, dobra, spokojnie. W takim razie e, przejdziemy sobie tu i zobaczymy. Zobacz pracę. E, no teraz mamy włoskie oferty, to one mnie nie interesują. Ale czemu ona.? Albo ja nie wziąłem stołu, tylko ja wziąłem wyjść. To jest bez sensu w takim razie. Przecież ja powinienem móc. E, czekajcie, może przez to będziemy w stanie wejść. Nie jesteśmy, przecież to jest absolutnie bez sensu. No dobra, ale spokojnie. Myślę, że powinniśmy bez problemu zaraz em, dostać jeszcze raz te angielskie propozycje. Zatem niemal codziennie teraz trzeba będzie to sprawdzać. Okej, okay. jest Liverpool, spoko. Nie ma problemu, zatem teraz to zrobimy. E, a bardzo chciałem, żeby się pożegnać, wiecie, meczem z, z, i zwycięstwem z kibicami Monaco. E, wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna... Sprawa, no i mamy opcję bycia menadżerem Liverpoolu, zatem zostajemy nim. Bardzo fajny ruch, moim zdaniem, bo mniej oczywisty, ale przechodzimy do Anglii i przechodzimy na naprawdę posadę, która będzie od nas wymagała wiele. Zajmujemy miejsce, myślę, że Jurgena Klopa, który po prostu się pożegnał, Fabregas w Liverpoolu. Uważam, że to jest naprawdę super kierunek. Niespodziewany, yy, duży, wielki, ogromny. No, i tutaj chcemy z The Reds zdobyć mistrzostwo. Chcemy z The Reds zdobyć, zdobyć to, co można zdobyć. No, ale na początku trzeba jak najszybciej, słuchajcie, zastanowić się, jak ta kadra powinna wyglądać. E, no, bo mamy tutaj paru ciekawych zawodników, ba. E, mamy naprawdę doskonałych piłkarzy. i Ja mam pewien pomysł na tę kadrę. Ja mam pewien pomysł na to, jak chciałbym, żeby to grało. Mam pomysł na, na ciekawe transfery, wydaje mi się. No, zobaczymy. Zmieniamy system gry. Zmieniamy system gry, panowie. Chciałbym grać na trzech napastników, bo mamy tutaj naprawdę potencjał defensywny, żeby to wykrzesać, i to jest sposób, w który chcę grać. 4, 3, 2, 1. Eee, sprawia to, że w Fabinho ja nie widzę już środkowego pomocnika. To jest piłkarz, który dla nas będzie środkowym obrońcą. Chociaż tak naprawdę, jak patrzę na to, czym my tu dysponujemy. To fajnie by było wykorzystać też potencjał Trenta Aleksandra Arnolda. I można by było zastanowić się nad zagraniem formacją. Eee... Czekajcie, żeby była. O, właśnie, tylko jeszcze wyżej, panowie. Bo mamy bardzo dużo środkowych pomocników. Co daje nam największą gęstość w środku nazwijmy to. Co ja bym chciał? 3, 4, 3. To bym chciał. To jest to, co bym chciał. Bo nie widzę grania cimi z Cimiskasem na lewej obronie. Zobaczmy, gdzie jest 3, 4, 3. To jest Diamond, ale ja chciałbym flat. Tylko ja chciałbym, żebyśmy tu mieli. Hmm. Bo ja sobie wyobrażałem granie w ten sposób. Już wam pokażę jak to. Na moje wyglądało. Tu byłby sobie środkowy pomocnik. Eee, tu byłby sobie środkowy pomocnik. Tylko czekajcie, bo trzeba to dobrze eee, dobrze ustawić. Chodziło o to, że chciałem mieć tutaj trzech, e, czterech środkowych pomocników i tu trzech napastników. E, I wtedy ci środkowi pomocnicy schodziliby jako lewi obro boczni obrońcy. Ale wydaje mi się, że to jest nie do ustawienia niestety. Żeby mieć trzech środkowych pomocników, nie? Bo tu jest. Yy, LM. No już tu Keita jest w, w bocznych obrońcach. Chociaż. Znaczy w bocznych pomocnikach, czekajcie. Chociaż. Z, 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 jestem ciekawy, czy jesteśmy w stanie to ustawić. <grym> no wygląda to głupio, ale. To jest calm. Nie, 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 nie. LM, nie. No dobra, to by musiał być Lam. No to bez sensu. Eee, bo zastanawiam się, jak wykorzystać... Jak zamaskować bla, brak lewego obrońcy przede wszystkim. No bo eee, spójrzmy sobie na kadrę. Czy my mamy lewego obrońcę lepszego niż Simiskas? No nie mamy. No a nie widzę Gorecki grającego na lewej obronie. Ben White mógłby grać na prawej, ale na pewno nie na lewej. Eee, no Kamawinga... Za wolny jest na bocznego obrońcę. Joe Mario... Wygląda ciekawie, ale to... Hmm. No nie, chcemy zagęścić ten środek pola. Chcemy wykorzystać ten potencjał środkowych pomocników, który mamy, bo mamy gigantyczny potencjał tutaj. No i wydaje mi się, że możemy spróbować zrobić tu wariację, a mianowicie ciebie zesłać jak najniżej się da. Ciebie zesłać sobie tutaj. Z ciebie zrobić jeszcze kama, jeżeli się da. Nie da się, tu już nie ma przestrzeni, bo chciałbym wymyślić coś nowego. Ja wiem, co chcę wymyślić i mam wrażenie, że podobną rzecz już kiedyś mieliśmy. Ehm, I chciałbym zobaczyć, czy jest ustawienie, które nam na to pozwoli. Jest ustawienie, które nam na to pozwoli. Zobaczymy, czy teraz się da. Was na CM-ów podnieść. Ok. Ok. Okej. Okay. I... Ciekawe, czy widzieliście moment, w którym już prawie kichnąłem. Ale udało mi się, słuchajcie, was... Yy, was przed tym uchronić. Zobaczcie. To jest to, co, co chciałbym grać. Wygląda tu dziwnie. Ale... Ciekawy jestem, jak to zagra, słuchajcie. Trzeba czasami szukać eksperymentów, trzeba czasami szukać e, pomysłów, i zobaczcie teraz dzięki temu, jesteśmy w stanie tutaj naprawdę zrobić ciekawą robotę. Bo Fabinho jako półprawy obrońca, albo tak naprawdę, no problem jest tylko bez lewonożnego obrońca. Tutaj jak na razie, White musi być tym lewonożnym obrońcą. Tu Zyle, tu Fabinho. W sumie w ten sposób ma to najwięcej sensu w moim odczuciu. Um, RCB, CB, LCB, OK. Tu trend Aleksander Arnold jako środkowy pomocnik, e, cross Keita, no tylko bez Keity, a z Gorecką, i bez crossa, a z Kamawingą, Tak chciałbym grać. Dodatkowo brakuje nam napastnika. E, tutaj dalibyśmy sobie Neto i salacha jako napadziora. No i to jest moim zdaniem naprawdę system, który wygląda co najmniej ciekawie. Zapisujemy to, zobaczymy, jak to zadziała, słuchajcie. No, musimy wdrożyć to nowe ustawienie. Widzę, że nie każdemu to pasuje z przodu, przede wszystkim, ale mi też nie każdy z przodu pasuje. No i to jasno sobie trzeba powiedzieć. Słuchajcie, jeśli chodzi o pozycję bramkarza, jest ona fajnie zabezpieczona na teraz, ale jeżeli chodzi o przyszłość, nie wiem, czy któryś z tych zawodników jakkolwiek dobrze się prezentuje. Myślę, że będziemy szukali nowego e, zawodnika. Cimiskas jest zastępcą lewego obrońcy. Nie mamy głównego lewego obrońcy, i teraz trzeba będzie go poszukać. Niklas Zyle. To jest piłkarz, którego ja niesamowicie cenię, ale nie wiem, czy widzę dla niego miejsce. Ben White, myślę, że na razie go sobie zostawimy, bo on może grać na wielu pozycjach, także na spd powinien dać radę. Jeżeli chodzi o SEPA, wydaje mi się, że to jest wartościowy rezerwowy. Wesley Fofana tak samo jest piłkarzem, którego chcę sobie tu zostawić, więc to, co teraz chcę zrobić, no to już od razu powiedzieć: Boże, mamy tu jeszcze Matego Kesza. od razu powiedzieć: Słuchajcie, Fabinio. Że my liczymy na niego jako środkowego obrońcę. To jest dla mnie ważne. Ja, ja, chcę, ja widzę w nim środkowego obrońcę. W środku pomocy nie ma dla niego miejsca, bo jak na razie nie mamy miejsca dla szóstki. E, więc e, to jest to, e, na co tutaj e, się decydujemy. Dobra. E, patrząc dalej, pan Boyce, no niestety nie przedłużymy z tobą kontraktu, by, byku. E, z tobą tak samo niestety nie przedłużymy kontraktu. João mario wygląda naprawdę fajnie. E, mamy tutaj też tego młodego Parota, i to jest piłkarz, który musi. Musi zostać wypożyczony, Jean-Mario na pewno zostaje. Mamy Lukasa Vasqueza. To jest piłkarz, który niestety nie jest wystarczająco dobry. No jest Mati Cash, jest Trent Alexander-Arnold. Jak długo przerabialibyśmy Trenta na środkowego pomocnika? To jest teraz moje pytanie. Eee, no nie zajmie to zbyt wiele czasu, bo on jest idealny do grania na tej pozycji. Więc jeżeli chcemy grać z bocznym obrońcą, to zostaje nam albo Mati Cash, albo João Mario. I ja będę chciał grać na czwórkę albo piątkę z bocznymi obrońcami, no ale ich na razie nie mamy. Na pewno chcemy pozbyć się Kate, zanim skończy się mu kontrakt. Mamy Dilemansa, Mamy tu niego, Krosa, którego ja strasznie lubię, ale nie wiem, czy jest dla niego miejsce. Jest Clarkson, he ain't good enough, trzeba go sprzedać. Jest Leon Gorecka, jest Kamawinga, jest. No nie, jesteś za słaby. Jest Christoph Baumgartner, ale wydaje mi się, że to jest zawodnik, którego się raczej będziemy pozbywali, bo ja mam pomysł na środek pola, który mi się marzy. Jest Alex, on idzie na razie na wypożyczenie, wini zostaje. Neto na razie zostaje, chociaż wątpię, e, żeby miał szansę zostać na dłużej. Ben Woodburn. E, no niestety to nie jest ten poziom. Ojo. E, Niestety, i Mohamed Salah to jest piłkarz, którego ja jestem gotów sprzedać. On nie jest piłkarzem, którego chociaż wiecie co, na razie go zostawimy, bo musimy mieć dobre zastępstwo. Korea nie jest piłkarzem, którego ja ch chcę na dłużej. Żota zostaje, bo to jest piłkarz wartościowy. Yy, I ten niemiecki napastnik, niestety, musi odejść. Więc jak na razie rozpoczynamy srogie czystki. Co istotne, yy, gdybyśmy zrobili tak, ok, dobra, yy, to sprawia, że wygląda to drobinkę lepiej. No dobra, to w takim razie, skoro na razie nie mamy zawodników do grania w ten sposób, to wini i Neto będą grali szerzej, więc zostawimy sobie to tak. No i zobaczymy, jak ten system zadziała. Czas na nasze pierwsze spotkanie, a potem mecz z Tottenhamem więc tu na pewno łatwo nie będzie. Zobaczmy zatem jeszcze, co dzieje się w biurze. Z większością zawodników, słuchajcie, jesteśmy tutaj dogadani. Wszyscy są zadowoleni, że dajemy im odejść. Więc to pokazuje tylko, że no, no poza, poza Koreą wszyscy są zadowoleni. Więc to pokazuje, słuchajcie, tylko, że. Że podejmujemy niezłe decyzje, nie? że, że, że jakby dobrze zweryfikowaliśmy tych, którzy raczej tu nie mają przyszłości. W szkółce też nie wygląda to dobrze. Ja jeszcze nie patrzyłem na cele, więc, może to jest warte, żebyśmy tu sprawdzili. Oczywiście, sportowo to jest Liverpool tej nowej ery. Liverpool, który musi wygrywać wszystko, zdajemy sobie z tego sprawę. Jak na razie to są jedyne wymagania. Mamy tu przyjść i zrobić wynik. Wynik, którego nie ma po tych 18 kolejkach, wygląda to naprawdę Tragicznie dla Liverpoolu, który widać, że tutaj ma ambicje godne największych klubów. Zobaczmy. Pierwszy mecz w tym ustawieniu jak to będzie wyglądało, nie mamy pojęcia. Powiem tak: jest to, czego chcieliśmy czyli dominacja pod względem okazji i posiadanie piłki też niezłe, ale nikt nie był w stanie tych sytuacji wykorzystać, i to jest coś, co mocno mnie martwi. No bo liczyliśmy, że yy, uda nam się tutaj, wiecie, zbombardować po prostu nasze rywali, a tak się nie dzieje. Zaczynamy od skromnego, 0 do 0. Yy, Korea dostaje propozycję transferową z Monako. Śmierdzi to trochę praniem pieniędzy, ale zgadzamy się oczywiście na to, bo... My chcemy się go pozbyć. No i gramy z Tottenhamem. E, będzie zmiana w składzie. W tej drużynie nie wystąpi zyle. Tu zobaczymy sobie fofane. Dużo lepszego na tego półprawego obrońcę. E, Gorecka Kamawinga. Czy chce zrobić jakąś zmianę w środku pola? Nie. Gramy w ten sposób. E, będzie zmiana za Neto. on mario by mógł teoretycznie być. Nie, 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 nie. Chcę dołożyć jeszcze jednego środkowego pomocnika. Więcej, więcej pomocników. E, a mianowicie e, zrobimy tak, że... Eee, nie zagra eee, neto domyślnie. Eee, a chciałbym zobaczyć, czy któryś z nich sobie poradzi na. To będzie kam po prostu. O, I tu Gorecka pod napastnikiem eee, i tu żota. Okej. Okay. Jak to wygląda z Lonem Gorecką? Powinien dać radę. Eee, zobaczymy. Oni też lekko podmęczeni. Eee, czy uda się tu zdobyć pierwsze trzy punkty? Zdobywamy pierwsze gole, ale znowu jeden punkt. Gorecka. Na tym SPO poradził sobie nieźle, ale to tyle musiał nas naseratować w 90 minucie, strzelając bramkę. Więc tak, e, trzeba sobie powiedzieć, że, że średnio to poszło. E, zobaczmy, co dzieje się dalej. Dostajemy ofertę za Niklasa Zule. E, dostajemy ofertę transferową dla jednego z naszych chłopców, e, którzy są na e, tym. Którzy są na y, liście, tylko to ma być short loan bez tubaja i zobaczymy, jak to będzie. No i kogo wy nam dajecie za Niklasa zle. No mnie to nie interesuje zupełnie i mnie odejście Niklasa zle w tym momencie też nie interesuje. W sensie tę obronę trzeba przemontować troszeczkę, ale ja nie widzę odchodzącego Niklasa zle od nas. Jakby my go potrzebujemy. E, w tym momencie jest, jest przydatny jeszcze e, gramy teraz z. E, Kurczę. Nie no. Ten nie odchodzi też na razie. Spokojnie. Gramy teraz słuchajcie z Newcast. Zobaczymy to spotkanie. Korea został sprzedany. Mamy dogadane wypożyczenia. Akceptujemy je za tym. I oferta za fofane On nie odejdzie. To jest, to jest przyszły środkowy obrońca nasz. On musi zostać. Mamy Kate jeszcze. Ja ją zaakceptowałem? Tą ofertę? Dobrze. Znaczy ja bym go sprzedał. Więc to nie jest dla mnie problem. Więc się cieszę, że tam jesteśmy dogadani. I Skoro już gadamy, słuchajcie, z Bayernem Monachium, to jest jeden deal, który ja bym chciał zrobić. E, zobaczmy sobie Bayern e, i Bayern Monachium, Bundesliga, na e, zasadzie Bundesliga, Bayern Monachium. Zobaczmy, kogo oni mają, bo ja chciałbym zrobić jeden deal. Mają Jana Fiety Arpa, ale to jest piłkarz, który nas nie interesuje. Mają Carver, Calverta Luina, a my potrzebujemy napastnika i powiem szczerze, Calvert Luin... Brzmi przyzwoicie, wreszcie dopieli swego, e, kupując Kaluma Hudsona Odoja. E, jest ze oczywiście. Pomocnicy nas na razie nie interesują. E, tutaj nie chcemy robić w tym obrębie zmian, chociaż tu jest piłkarz, którego w wakacje prawdopodobnie kupimy, bo mi się marzy Federico Valverde. No i mają Alfonso Davisa. Ale jego sobie jeszcze przez chwileczkę tam zatrzymamy. E, w tym czasie. Musimy pójść, słuchajcie, po napastnika. Potrzebujemy dziewiątki i Dominik Calvert-Lewin, moim zdaniem, jest fajną dziewiątką. Eee, były piłka Szewertonu, ale myślę, że kiedy dostanie od nas propozycję, raczej się na nas nie obrazi. A ja chciałbym przy okazji, żeby Tony Cross wrócił do domu, żeby Tony Cross wrócił do Bawarii, bo ja go bardzo lubię. Ale to nie jest materiał nagracza dla nas w tym momencie. Zatem e, nasza propozycja to jest 30 milionów, plus Tony Cross. To jest trochę za mało. Zdajmy e, im 35. To jest dla mnie bardzo istotne, żebyśmy dokonali tego dealu. Oni chcą Tony'ego Crossa. To ważne, ale chcą 62 milionów. E, to są bardzo duże pieniądze. Ja się im nie dziwię, że oni chcą tych pieniędzy, bo dla nich e, to jest plan na przyszłość. W sensie wiedzą, że lewy się kończy i to jest ich nowy lewy, no nie? Ale my go chcemy. My go chcemy bardzo. 50 milionów Tony Cross? 62 uparli się. Eee, ale ja chcę Tony'ego Crossa tam oddać, więc dlatego też nie obrażam się na te propozycje, bo uważam, że to jest idealne miejsce dla Tony'ego Crossa. Z szacunku do tego piłkarza jestem gotów go tam oddać zapłacimy fajne pieniądze za napastnika e, i uważam, że to jest dobry deal. Uważam, że to jest deal naprawdę potrzebny, bo brakuje dziewiątki. Będziesz crucial playerem, co do tego nie ma wątpliwości. Chcielibyśmy ciebie mieć na 4 lata. E, piękna sprawa. E, brak klauzuli odstępnego. Oni chcą klauzuli odstępnego, ale to musi być klauzula o 100 milionów wyższa, oni się na to nie zgodzą. E, więc nie będzie klauzuli odstępnego. E, no i co tu dalej się dzieje dalej? Nasza propozycja no to musi być podwyżka, skoro zmienia klub. 150 tysięcy chce jeszcze wielkiego bonusu, ale nam zależy na tym gościu bardzo mocno. A on też wie, że po jego stronie jest to, że rozmawiamy w styczniu. A styczeń pod względem transferowym rządzi się swoimi prawami, więc mamy dopięty pierwszy transfer. Ses zatem rozpoczyna zakupy. No i zaraz będziemy mogli zobaczyć, słuchajcie, prezentację nowego, no właśnie, czy numeru 9? No, no tak, numeru 9, więc możemy zobaczyć, jak to wygląda. Jest Premier League, jest Vinicius Junior. No, koszulki Calverta Luina nie ma, no ale myślę, że jeszcze wielokrotnie go zobaczymy. Nie, no jest zaprezentowany Calvert Luin. Uważam, że to jest fantastyczny transfer. Naprawdę jestem z tego transferu mocno. Zadowolone i mam nadzieję, że na boisku będziemy tak samo z niego dumni, ale to jak to będzie wyglądało, przekonacie się oglądając kolejne odcinki.